No, tym razem nie będzie żadnego przenudnowego wstępu, bo po prostu nie ma co tracić czasu. Strasznie szybko ta podróż minęła, minuta 8, już jesteśmy minuta 8 i 6 piw. Kurwa, nie wiem, jesteśmy w Belgii, ale to jest tylko miejsce na przesiadkę, więc mamy 8 godzin, żeby tą Belgię pozwiedzać. Na razie udało się zwiedzić zajebistą stację miejscową. Mówiłem, że stacja jest niczego sobie. A teraz idziemy pozwiedzać lotnisko. Muszę się przyznać, że to nie ja jestem organizatorem tej eskapady. Tu kolega. No i właśnie taki hotel nam zorganizował. No nie, kolega znalazł miejsce noclegowe za kantorem. No nie wiem, co mamy spać. Jeszcze tam mam się wpierdolić gdzieś? Gdzie ty jesteś w las? Kurwa, najlepszy hotel w mieście. Ja pierdzielę. 5 gwiazdek. 4:30 rano. Właśnie stwierdzam, że nie udało mi się zasnąć. Nie ma spania na wyjazdach. Ale zauważyłem, że otworzyli pewien lokal. No, pora lecieć dalej. Rzeźnik, zamówić piwko teraz czy po starcie? No już wylądowaliśmy. We Francji wylądowaliśmy. I my zatrzemy kiedyś do tego Bilbao? Dzisiaj będziemy. Gdzie my w ogóle wylądowaliśmy? Biarritz. Biarritz to jest Mekka surferów, to jest ocean i tu są zarąbiste fale pod nim. O, żeż! Co tu się dzieje? Przez raz nas zmiesie stąd. Chyba nie można w lepszych warunkach tego oglądać. Bardzo ładnie jest w Francji. Jak to pani? Za barem? Nawet. No dobra, ruszamy do Bilbao. No i proszę bardzo, co za organizacja. Dopiero co wyruszyliśmy z Warszawy i już Bilbao. Pojedziemy gdzieś Bilbobusem? No właśnie jedziemy na Bilbobusem. A widziałeś to po prawej? No. Co? Nawet. Dobra, idziemy teraz na mecz ligi. Której? To jest liga, już powiem ci. 5. Ale będzie poziom. Będzie dobry mecz. Co to się odbywa? Co to się odbywa? Czerwone czy białe? Pół na pół, poproszę. Nawet. O kur... Widziałeś bramkę w ogóle? Nie, bo się zafascynowałem samolotami. A dwa samoloty lecą do Bilbao właśnie. A, bo ten stadion jest zaraz przy lotnisku. I tu może być widać te samoloty. No, to miejscowa chuliganka. Bitka będzie! Dziwnym trafem widzę 44 piłkarzy na jednym boisku. O ja pierdolę! Zaraz przejdą do siebie, poczekaj. No i tak, mecz za nami. Wynik 0-3. Były bramki w ogóle? I było 0? Elegancko. 0-0 było przecież. 0-3 było. A gdzie my jedziemy teraz? No źle jedziemy, wysiadamy. No i niestety nie dotrzemy już dzisiaj na żaden mecz. A były zaplanowane 3, ale niestety problemy techniczne się pojawiły. Trzeba przeznaczyć trochę czasu na konserwację sprzętu. No jest już niedziela rano, pora na przegląd mądrości, które wypisywałem w nocy w mediach społecznościowych. Na Twitterze bez przegięć. Kurwa, obawiałem się, że na tym Twitterze coś poszło. Tak, na Twitterze było tylko w ciągu dnia. W ciągu dnia żeśmy zrobili relację z wypadu do kibla na żywo, którą obejrzało 1000 osób. Zabij mi rozporek, kurde, rzeźnik. Bo nie mogę. To była chyba jedna z lepszych relacji. Instagram. Nie wpadłem na to, by coś mądrego tam rzucić. No a uwaga, wjeżdżamy ze Snapchatem, to będzie... To były piękne dni. Dobra, bez przegięć było. Można spokojnie zaczynać kolejny dzień życia. Trzeba pozwiedzać trochę tego Bilbała w końcu. Zwiedzanie zaczniemy dzisiaj od futbolu.
Będzie ósma liga, tak? Ósma liga. Idziemy na ósmą ligę i są bilety. Ile? 8 euro, kurwa. 8 euro? Przez płot idę. Przez płot? No przez płot, kurwa. No tu co wejdziemy, stary. Chodź, kurwa, 8 euro. To były negocjacje. Kolega załatwił, że wchodzimy we dwóch na jeden bilet. Ale cebula. No i co? Z podkulonym ogonem wróciłeś i... Nie, przeskoczyłem przez płot i bilet jeszcze znalazłem przy okazji. Ach, ślicznie. No co, zgubiłeś? No San Marino to nie jest. 20 euro zgubił. No Jezus, kurde. Co się stało? Co się stało? Uwaga, uwaga, pojawiła się pierwsza niewiasta na tym meczu. Nawet. W 64 była nawet. Ja się chyba nie łapię na kategorię nawet. Nawet na taką się nie łapię. To było zagranie meczu, nie? Kawał meczycha, nie? 0-0 do przerwy. A tutaj na boisku bocznym się trafiło meczycho dopiero. To ekspert, w jakim oni mogą być w wieku? 7 mają lat? Nie, 7 nie mają. 6-5. Bramki trochę za małe jak na takich zawodników, nie? Kontra idzie. Oj! O kurde! Oj. Bardzo dobra decyzja. Nie ma, ty się cieszył jedny. Był spalony? Arbitro, stupido, był spalony? Stupido, mówi, że był. O, teraz będzie bramka. Nie! Bramka do oczu. O kurde. Dobra, wracamy na główne boisko. Zaczęła druga połowa. Co tutaj się stało na tej kurtce? No jeszcze ptak osnął. Się okazało, że baskijskie ptaki też srają. No, teraz. Ja portero, Arbia, portero! De buena Aiska! O kurwa! Jest, jest! No jeszcze 10 minut do końca. 0-1. Ale już lecimy dalej, bo przed nami kolejne sportowe aktywności. No i proszę bardzo, znaleźliśmy bar sportowy. To dawaj, towarzyści. Niewiele brakowało, bym wygrał. No cóż, muszę przełknąć teraz gorycz porażki. Czasem na trzeźwo człowiek miewa różne głupie pomysły. My wpadliśmy na genialny pomysł, aby przejechać pół Bilbała, aby zobaczyć most. Tak zapieprzamy, takie mamy tempo, że się sarenką kopytka porozwiązywały. No i gdzie ten most? Dawać ten most. Co to jest? Elegante. Okazało się, że most ma 124 lata. No to trzeba będzie zaraz chyba coś siupnąć za ten most. No myślę, że Dobra, pora na kolejną atrakcję turystyczną. Jedziemy na mecz Ligi 9. Drużyna gospodarzy nazywa się Ekwador. No i zobaczymy zaraz, czy na 9. ligę hiszpańską. Są bilety. Nie ma biletu. A jednak, 5 euro na 9. ligę. Frekwencja imponująca. O, bar jest. Zobacz, jak bram też wygląda. Od razu widać, że klasa światowa. Kur! Rzeźnik, on jest grubszy od ciebie. Ja gruby jestem? Nie powiedziałem, że jesteś gruby, tylko powiedziałem, że Weska jest grubszy od ciebie. O kurwa! Ależ to było meczycho. No jeszcze jest w sumie, bo... Do końca nie zostaliśmy. Wychodziliśmy przy stanie 2-2. Z jakiejś bramki były, ten karny Ekwador miał... O kurwa! Co się stało? To się wyjebało, no. Dobra, to widać, że jeszcze jedno piwo i trzeba będzie wejść na ten tryb upiększanie, bo to już się nie nadajemy chyba na wizję. Upiększanie 17, poziom 17. To może damy radę. Jesteśmy już na trzeciej lidze. To jest trzecia, tak? Baracaldo, to gospodarze. Baracaldo! Goście nie wiadomo. I tu jest taka pewna niedogodność na tym meczu, że... Nie ma piwa. Nie ma piwa!
zostało 5 minut do końca pierwszej połowy. Jaki wynik? Bezbramkowy, no jak to? No zaraz będzie brawa. Uuuu. 0-0. Za przegraną. No i dzisiaj jeszcze tylko jeden mecz. Atletico Bilbao. Atletico to jest Madryt, mi się opisał. Słynny San Mames. San Lugan. Czy Memes. San Mames. Przyjeżdża. Słynna Malaga. Słynna Malaga. Ulice Bilbała kojarzą mi się z jedną akcją. Grali chyba, nie wiem, lat temu 2-3 albo 4. W finale, nie wiem czego. Grali w Bukareszcie. No i kibice z Bilbao, jakaś grupa, zamówiła sobie loty i polecieli do Budapesztu zamiast do Bukaresztu. A, słyszałem o tym. No i to 400 ludzi, kurwa, to parę samolotów poleciało. A co jak się okaże, że na wejściu jest alkomat? To się przekręci. Stajemy. Pierdolnie, piłkę nie potrafię. Słuchaj, a ta? Nawet. Nie no, to jest atmosfera, kurwa. Dla takich chwil chce się żyć. To może po piwku strzeliły. Co to w ogóle za pozycja kibica? Decyzja, wychodzimy. 45 minut na takim spotkaniu wystarczy. No dobra, no kończymy to zwiedzanie Bilbała. Na podstawie tego przewodnika to już chyba po Bilbale ludzie będą widzieć wszystko, nie? Jedyna rzecz, której żałuję. Nie udało mi się zjeść jeżokraba. To jest tutaj potrawa numer jeden. Jeżokrab. Więc jest powód. A nie krabojesz? Nie, jeżokrab. Na pewno? Na pewno. Jest powód, żeby tu wrócić. Jakbyś trzymał dalej tą kamerę, to by ci kurwa nie było zębów widać, tylko byś tak normalnie wyglądał. Tak. Ale po co ja mam normalnie wyglądać? Tak, to od teraz będę trzymał tak, kurwa. Teraz, i teraz wyglądam pięknie.